Nie możemy abstrahować od kwestii, które no, jakkolwiek nie są może w centrum zainteresowania tutaj tego naszego projektu publicystycznego, no ale dotyczą ogólnych warunków przestrzeni publicznej, w których przychodzi nam wszystkim funkcjonować. A więc nie możemy przechodzić do porządku dziennego na tym, kiedy dochodzą do głosu no, jakieś naprawdę mroczne siły dewastujące architekturę ustrojową państwa, w którym no, żyjemy. Musimy żyć i chcemy żyć w tym państwie. Więc chcę powiedzieć, że dla nas jest to sposób postępowania, który absolutnie jest nie do przyjęcia. To znaczy, tu mamy jednak państwo. Tu mamy Sejm. Tu mamy Sąd Najwyższy. Tu mamy Marszałka Sejmu. Tutaj mamy jakieś inne instytucje, prezydenta i tak dalej. I to nie są, to są instytucje, to jest państwo, to nie jest miejsce, żeby się jacyś ludzie warcholili i żeby rządzili się tym, co my zresztą cały czas krytykujemy i żeby tam miało miejsce apogeum odchodzenia od rozumu na rzecz emocyjek. To znaczy nie może być tak, że jedna ekipa zastępuje drugą i w zasadzie uprawia wyłącznie jakiś taki agresywny rewanżyzm, że wszystko opiera się wyłącznie na właśnie takich emocjach, na jakichś uczuciach, na jakichś takich wzmożeniach, które charakteryzują no, słabych ludzi. Żądza zemsty, zachłanność, pazerność, takie próba natarcia komuś uszu albo nosa, koniecznie publicznie, tak żeby to wszędzie w sposób spektakularny wybrzmiało i wygrzmiało, a my wszyscy za to płacimy po prostu postępującą degrengoladą prawną. To naprawdę jest wzniesienie wszystkiego tego, co my krytykowaliśmy, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. I krytykowaliśmy to i tutaj, ja to krytykowałem również w innych audycjach i w różnych artykułach, które pisałem w tamtym okresie. To jest podniesienie tego na wyższy poziom.